Monika Szydłowska, menadżer targów Dach Forum. Michał Sadko. Otrzymujemy od Was wiele pytań dotyczących konkursu Dach Masters. Pytania powtarzają się, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na nie. Pierwsze, takie ważne, jakie będą zadania w finale? Ja przeczytam te regulaminowe, a Michał wyjaśni Wam, na czym to będzie polegać. Kategoria ciesierstwo. Wykonanie konstrukcji dachu według dostarczonego projektu. Technika wykonania obliczeń dowolna. Uczestnik może używać komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem, smartfona lub kalkulatora. Tak, będzie do wykonania dach kopertowy. Uczestnicy dostaną drewno, dostaną narzędzia i dostaną model ścian, na których będą musieli zbudować ten dach. Żeby było trochę trudniej niż w zeszłym roku, to ściany dostaniecie tylko, żeby zmierzyć sobie, pomierzyć, poanotować wszystko. Ściany wtedy zabierzemy i będziecie musieli wyciąć cały dach, policzyć, wytrasować, wyciąć całą więźbę i dopiero potem odzyskacie swoje ściany po to, żeby ten dach zmontować. To będzie dach kopertowy, który będzie miał jednakowe spadki nachylenia wszystkich połaci, więc trudno nie będzie. Kategorii dekarstwo mamy montaż pokrycia dachowego wraz z rynną i elewacją. Michał, wyjaśnij więcej. To będzie przygotowany model ściany i dachu, prawdopodobnie jednospadowego, gdzie będzie trzeba wykonać elewację, przejście z elewacji na dach i rynnę. To wszystko będzie robione z materiałów blachotrapez. Jaki model dachówki, blachodachówki jeszcze nie wiemy, a jak ustalimy, to będzie ogłoszone. Została nam trzecia kategoria, blacharstwo. Tutaj mamy wykonanie dowolnego elementu dachu, ozdoby, wystroju dachu przy użyciu dostarczonych materiałów. Tak, i tutaj będzie do wykonania dowolny element, dowolny detal lub ozdoba dachowa z blachy. Będzie płaska blacha, narzędzia, trochę drewna, jak ktoś potrzebuje sobie konstrukcję zrobić i z tego będzie można wykonać co tylko się chce. Czyli liczymy na Waszą kreatywność, ale wśród pytań, które od Was płyną, pojawiają się te dotyczące pierwszego etapu. Jak się zgłosić? Trzeba opublikować post z jednym do trzech zdjęć na jednej z grup. Do kategorii ciesielstwo publikujemy post w grupie Kunszt Ciesielstwa na Facebooku, do kategorii blacharstwo Kunszt Blacharstwa, do dekarstwo Kunszt Dekarstwa. Post musi zawierać w tekście hashtag DachMasters. Ile zgłoszeń może wysłać uczestnik? Tak, no zdarza się, że ktoś wstawia na grupę kilka zgłoszeń, to nie ma w ogóle sensu, bo głosy się wtedy rozkładają na kilka postów i no i to nie jest korzystne. Ale jeśli ktoś już się tak zdarzy, że wyślecie więcej zgłoszeń niż jedno, wtedy będziemy liczyli głosy wyłącznie z pierwszego zgłoszenia takiej osoby. Czyli bierzemy pod uwagę jedno zgłoszenie. Do kiedy można się zgłaszać? Zgłaszać się można do 30 grudnia do godziny 8, ale pamiętajcie, im wcześniej się zgłosicie, tym większe szanse macie w konkursie, ponieważ wasi znajomi, osoby inne mogą docenić wasz kunszt i mogą głosować, mogą też reagować, wysyłając komentarze. My zliczamy zarówno punkty z głosów, z reakcji, jak i z komentarzy. Jedna reakcja to jeden punkt, a komentarz to dwa punkty. Przy czym, jeśli ta sama osoba komentuje kilka razy, wtedy liczymy to, zaliczamy to jako jeden komentarz. To przejdzie do drugiego etapu. W każdej kategorii dostanie się 5 osób, które zbiorą najwięcej punktów w głosowaniu. Tak, to są niejako nasi finaliści. Te osoby będą w każdej z kategorii będą walczyły o pierwsze, drugie, trzecie miejsce, o przyznanie im tytułów już laureatów konkursu. Kiedy będzie wiadomo, kto przeszedł do tego drugiego etapu? 30 grudnia o godzinie 16, tak? Przed godziną 16 opublikujemy informacje o osobach zakwalifikowanych, zatem ta data jest kluczowa. Do 30 grudnia można zgłaszać, wysyłać swoje zgłoszenia. Do 30 grudnia wtedy komisja konkursowa zliczy Wasze punkty i wtedy też poinformujemy o zakwalifikowanych. Także zgłaszajcie się, będzie fajna zabawa, super emocje. No i walka to nie tylko walka o cenne nagrody przygotowane przez sponsorów Blachotrapez i CB Korotow, ale również o tytuł Dach Masters 2023. Zapraszamy.